Witam serdecznie. Znajdujemy się na targach Music Messe na stoisku polskiej firmy Bajones. Po mojej lewej właścicielka tej firmy. Dzień dobry. Dzień dobry, Halina Dziewczyna. Czy mogłaby Pani podsumować minutkę ostatnie 30 lat firmy, ponieważ w tym roku obchodzicie 30. rocznicę istnienia. Co się działo przez te lata? Jakie sukcesy? Minutkę 30 lat to ja musiałabym być bardzo szybka, nie da rady, ale naprawdę dużo się działo. Polska firma, która startowała od firmy garażowej, przeszła przez całą Polskę Ludową, przez kolejne etapy małej, malusieńkiej, większej, troszkę większej firmy, bardzo wiele się działo. Tak jak w każdych firmach mieliśmy sinusoidy, musieliśmy wybrać własną drogę, jakie chcemy te gitary robić. Zaczynaliśmy od kopii, w końcu doszliśmy do wniosku, że jedyny nasz ratunek na to, żebyśmy zaistnieli na dłużej jako marka, jako firma polska, która różnie się kojarzyła z tym blokiem niewiadomym, niejasnym, dzisiaj firma jest, jutro nie ma, no musieliśmy coś wybrać. Od kilku lat preferujemy drogę własną, to znaczy na własne modele, własny design, własne pomysły i to nas chyba uratowało, bo to jest droga od około 15 lat, kiedy podjęliśmy, że chcemy promować. Jest to bardzo trudne, bo trzeba przekonać i klienta do tego, że ta gitara jest równie dobra, a to już wchodzimy w tak zwane butikowy poziom, gdzie gitary są robione prawie indywidualnie. Robimy dla wielu klientów w tej chwili indywidualnie, jest to 30% naszej produkcji, także od firmy, która próbowała zrobić dużą produkcję, robiła produkcję, przeszliśmy do indywidualnego klienta, bliżej indywidualnego klienta, a oczywiście pomogły nam narzędzia takie jak jest internet. Poprzez internet i współczesny rozwój informacji to stało się zupełnie inaczej możliwe. Robimy też strony, której konfigurator będzie możliwy, gdzie klient prawie sam stworzy tą gitarę. Czyli nie mamy zamiaru być ogromną firmą, jakąś korporacją, bo w życiu nie będziemy. Bo to nie jest możliwe, bo to są tysiące ludzi. Chcemy być średnią firmą, która jest blisko klienta, ma określoną propozycję na swój wizerunek, na swoje gitary. I tym będziemy się kierować chyba przez najbliższe, następne 30, o ile dotrwamy, a mam nadzieję, że dotrwamy. Rozumiem, a skąd 30 lat temu w trudnych polskich realiach narodził się pomysł robienia gitar i czy było ciężko? Oj, oczywiście, to nie mamy co wspomnieć, takie były czasy. Pomysł się narodził, bo była taka potrzeba. Zawsze musi być potrzeba, żeby później ten pomysł realizować. Rodził się polski rock and roll. Rodził się czerwono-czarnie, niebiesko-czarnie. I masę muzyków wybuchło to. Potrzeby elektrycznej gitary były tak wielkie, że u nas się czekało kiedyś od 3 do 5 miesięcy na gitarę. Robiliśmy w tym czasie tylko kopie, bo marzeniem każdego polskiego muzyka było mieć Fendera albo Gibsona. I stąd no, potrzeba stworzenia takiego, ciśnienie było tak duże, że myśmy się mieścili doskonale w rynku polskim. Ale kiedy już trzeba było wyjść za granicę, bo się okazało, że rynek polski no, fajny jest, ale chcieliśmy troszeczkę dalej, zaczął się Frankfurt. I stąd we Frankfurcie wiedzieliśmy, że już z kopiami, z tym co mamy na rynku polskim, trzeba się przebranżowić, trzeba znaleźć swoją drogę. Całe szczęście, że wybraliśmy swoją drogę, bo jak widzisz na targach jest masę kopii, no ale nikt nie będzie lepszy od Fendera, nikt nie będzie lepszy od Gibsona. Trzeba im oddać cześć i chwałę za to, że zrobili tyle w show biznesie, a szczególnie w biznesie gitarowym. No a jak nie znaleźlibyśmy tą właśnie to poszukiwanie własnej drogi, własnego designu, uratowało nas chyba jako firmę, że coś innego zaproponowaliśmy klientom. Jako InfoMusic życzymy jak najlepszych sukcesów i jak największych osiągów finansowych w przyszłych latach i dziękujemy za ten wyjazd. Dziękuję bardzo. Największym naszym sukcesem jest to, kiedy kochają nas klienci, kiedy mamy odzew, że robimy dobre gitary. Bez nich nie istnielibyśmy, także wielkie podziękowania dla wszystkich naszych użytkowników. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że kupujecie nas, kochacie nas i z tym sposobem chcę też podziękować przede wszystkim naszym nabywcom i klientom.